Witajcie! Cześć, dzisiaj się wzięliśmy trochę za orkę, bo ten bug jak już poskręcałem, wczoraj podokręcałem go. Też trochę na tym polu, co tam pan Marek tak walczył orą, potem bronował chyba na 4 razy. No to też tam trochę próbowałem, ale efekt jest marny. Znaczy przerzuca, ale to kurczę, za dużo tej trawy zostaje na wierzchu, żeby to miał sens i jutro skręcam do końca glebogryzarę. I co? I wszystko cisnę glebogryzarką. Tutaj ta wszystka trawa, która została tak samo. No tutaj odkładnie się ładnie obczyściły z tej rudej. No na początku to dosyć mocno się zapychało. Przedpuszki wczoraj na chwilę założyłem, ale tragedia była z nimi. Zapychało się jeszcze bardziej. No także no tutaj coś tam jest poorane. No ale kurczę, no nie, mi się nie podoba, to za bardzo jest tak gówniano pokryte. No i co, też dzisiaj rów udrożniałem. Tam odkopywałem trochę, żeby to poschodziło, może by tamtą stronę za rowem bardziej o tamtą stronę teraz chodzi, żeby ją odsączyło z wody, bo jest kurczę masakra jakaś z tą wodą. Że te środkowe pole to nie wiem czy z 10 metrów się da tam wjechać i od razu się siada. No jedynie wiadomo nad rowem, bo nad rowem zawsze trochę twardziej będzie. No ogólnie może jak patrzę, że w obiektywie może nie wygląda to tak, ale kurczę no tak dosyć słabo jest to pokryte. Znaczy tutaj jest jeszcze w miarę, bo tam na tym drugim polu, gdzie wczoraj orałem, to tam w ogóle jest armadegon. No ale kurczę, aż kurczę się zdziwiłem też, że pół tak fajnie kryje, no bo jednak cena też nie za bardzo wygórowana była, ale ta dwójka to tak idealnie na te warunki, co tutaj są. No tak jak to kurczę w ogóle nie przykryło. No to chyba jedyne miejsce, gdzie tak nie przykryło. Jak na te warunki, co tutaj są, to naprawdę kurczę, no trójka to już chyba za wiele by było. Bo tutaj jak oram, to truja i trują bez problemu ciśnie. No tutaj na rowie podkopywałem te przepływy. No teraz już woda coraz słabiej płynie, no bo się jednak już dosyć zapasy wody kończą w tym rowie. Teraz to już pewnie bardziej z puls ściąga. Tak samo tutaj musiałem przekopać cały. No, tu od boku musiałem jeszcze przekopać jeszcze raz, bo z panem Markiem na początku żeśmy tam odkopywali, bo tutaj kurczę te drzewo akurat tak na środku rowu, no to w sumie też niefortunnie rośnie. Potem tu odkopywaliśmy, nie szło, ale dzisiaj wykopałem tak od tej strony bardziej trochę i kurczę w końcu poschodziła ta woda. No i też liście musiałem powyciągać, bo tu co chwilę miejsca, gdzie liście wyciągałem. Takie spore kubki, o kurczę. No i tutaj, tu tak samo, tu tak od razu na szpadel odkopywałem, żeby trochę głębiej było na całą głębokość szpadla. No tutaj coś tam jeszcze w miarę schodzi. I co? No i tak ogólnie to dosyć fajnie już osuszyło go cały ten rów. Op. Bo dzisiaj jeszcze tu dosyć dużo wody było. Tak tu wszędzie woda była jeszcze. A już teraz normalnie sobie można przejść, bo wszystko ładnie zeszło. Też co też. No tutaj najwięcej musiałem kopać, bo tutaj najbardziej tamowało. Także tu taki cały przekop na szpadel robiłem. Wcześniej sobie tutaj po górze woda płynęła, gdzie ta rudę zostało od rudy żelaza. No ale tutaj przekop zrobiłem i dopiero to zaszło wszystko. No tu też mało co w sumie płynie.
No ale tutaj, gdzie jest najgłębsze miejsce, no to też już tak dosyć nie za wiele tej wody jest, no ale tu jeszcze ma trochę co schodzić. No ale myślę, że parę dni to zejdzie dziadostwo. Wczoraj też trochę próbowałem korzenie powyrywać pługiem, no ale ta kurczę, no tak strasznie średnio idzie, bo tu sporo jest dębowych jednak. I to tak nie za bardzo idzie. To zerwanie tych korzeni. Bo tam wiadomo, to co brzoza, to idzie bez problemu większego. No tak, tutaj był korzeń od brzozy, to go rozbiło ładnie. Całego rozerwało i tyle. I po to macie, a kurczę, tam gdzie te dęby, o, jakieś resztki tu. Gdzie dęby, to nawet kurczę nie ma mowy o tym, że to ruszy. No ale tak jak wcześniej, tutaj cały czas w tych śladach po 60 było prawie pełno wody. A teraz jak te rowy udrożniłem, nie ma już w tym miejscu, tak praktycznie już nigdzie wody nie ma. Tutaj gdzieś jest ślad, gdzie wczoraj przy szarpaniu właśnie korzeni sobie siadłem, no to tak ile, no 10-15 centymetrów poniżej pola jest woda, dopiero co podchodzi. No także jakoś to nabiera sensu w końcu. Myślę, że jak z tego rowu już tak konkretnie zejdzie, no tu jakiś też habaś wyrwany. No tutaj korzeń, no tego to akurat ładnie rozerwało. Ale tu i tak jeszcze trochę zostało. Woli, wywalę go, niech sobie obsycha ładnie. O, tu następny jaki dziad. No, także te to fajnie porozrywane. No i co? I też drugi ruch udrożniałem. Tam w sumie, no środkowy rów między polami. No to no tutaj to ta ruda żelaza też dosyć fajnie, dosyć nieźle tamuje. Ale tak jak ten kawałek dalej jest przejazd, on zawsze był ogromna kałuża. A jak ten rów zaczął odbierać tą wodę, jeszcze tamten, no to kurczę, w końcu ten przejazd jest suchy. I można tam cokolwiek zacząć robić. Bo tak to kurczę, no za każdym razem przejazd to kurczę wielka kałuża. No dobra, ja śmigam po 60 i idę na środkowe pole zrobić tam przekop, żeby tam, bo tam jest na końcu takie wielkie rozlewisko. I no i tam to muszę całe spuścić. A też kurczę, dzisiaj miałem mieć już stworznie do glebogryzarki takie, po których chodzą te właśnie koła zapasowe. Zęby w sumie. Kurczę, no koła zębate. No i co? I Tokarz kurczę wczoraj nie dał rady, żeby mi je dostarczyć. No także dopiero na dzisiaj będę miał, już jutro poskładam z rana tą glebogryzarkę i już od razu z rana zacznę coś działać. Także wszystko, cały teren tutaj z przodu, gdzie zacząłem orać, to wszystko kurczę muszę wziąć i tą glebogryzarką przejechać, żeby te wszystkie korzenie rozbiło. No i wtedy można orać już tak na poważnie, bo żeby to dobrze obrócone, bo tak jak się tak patrzę, to całkiem nieźle to wygląda, ale kurczę jednak nie jest poobracane tak jakbym chciał, żeby to był.
No. Dobra, to ja. No z tamtej strony tak samo z odlasu. No tam jest nawet więcej trochę. No. Też tak mi nie zrobić tu przejazd jakiś przez lasek. Potem jak się zora wszystko, by można było sobie dojeżdżać kawałek dalej, no i do końca to przeorać, bo też staram się jak najgłębiej w rów orając zjeżdżać, żeby jak najwięcej tego ścierwa zebrało i przynajmniej były korzyści jakieś z tego. Dobra, to na razie tyle, a ja idę tam, gdzie to rozlewisko, przekop zrobię i coś wtedy najwyżej nagram. Tutaj wczorajsze orki z Majorki. Tutaj to jeszcze jest jako taka miara. Tam są gorsze te gorsze góry, no ale też pług co chwilę się zapychał tym dziadostwem, bo korzenie są tak gęsto, że tragedia jakaś, kurczę. Obracanie tego to potem najgorzej to będzie uprawić, ale myślę, że jak wjadę tą glebogryzarą, to to rozbije w miarę ładnie. No tutaj się taki w miarę fragment robi, także jest tak naszych dosyć. Się zaczyna pomału. To najgorsze dziadostwo. Także wygląda miodzio. Niektóre górki mają nawet po pół metra. Także uprawa tego będzie naprawdę fajna. Znaczy glebogryzarką wszystko to rozbije. I tyle, bo to innej opcji nie ma za bardzo na to. No ale górki, dołki bardzo ładne. Tam pod koniec, gdzie widać taki czarny obszar, to tam cały czas siadała żeliziona, tam też. Gdzie taki czarny obszar widać. Tam jest najbardziej mokro. No i też dołek jest. Ona zostaje na razie. Ja idę przekopy robić. No także kurczę, tak to wygląda. Także fajnie się będzie po tym jeździć. Na pewno. No a teraz idę. Jeszcze zobaczę, jak tam sprawa w drugim rowie, co wczoraj odrażniałem. Przekazuję. Łopatę i grabie, bo to cały czas jeździ ze mną właśnie co do udrażniania tych rowów, że tam co się więcej miejsca zrobi w tym rowie, to coś tam następny etap udrażniam, żeby to kurczę poschodziło, no bo to jednak środkowe pole, gdzie te całe chwaściory, to kurczę jaki obszar zostaje, gdzie nie można wjechać jak na razie. No tutaj brona, z broną to gdzieś dotąd dojeżdżałem, no i tu pomału już zaczynała siadać, no ale i tak jest całkiem nieźle. Ciekawe jak się tu woda ma w drugim rowie. Tu wczoraj pogłębiałem na początku, jak tu pierwszy raz do tego miejsca dotarłem w ogóle, bo tu wcześniej nie chodziłem, to kurczę ten przepływ był całkowicie zasypany, w ogóle tu nie było przepływu wody, zamulony totalnie, ale wziąłem kija takiego długiego i to przepychałem. Też tutaj są, gdzie te dwie, tak tu i tu, dwie rudy żelaza wrzuciłem.
żeby, bo tam są przerwy między kręgami, żeby tam piachu się nie nasypało i bardziej nie muliło. Dlatego właśnie te rudy wsypałem, a później to zasypię ziemią, żebyśmy tu przejazd mieli z pola na pole. No, też w końcu widać przepływ, całą studzienkę. Bo kurczę, wczoraj to tak ledwo co poniżej haka było, tego tutaj. A dzisiaj już widać właśnie studzienkę, ale chyba jeszcze trochę poczyszczę to, żeby jeszcze lepiej było. Bo też tutaj mamy możliwość zatamowania wody, także jak będzie susza, no to wtedy sobie przymkniemy tu i po prostu będzie można zatrzymać wodę na polu. Ale na razie chcemy się jak najbardziej pozbyć tej wody z pola. Dlatego wszystko otwarte na maksa, jeszcze odkopałem. Wczoraj właśnie też odkopywałem to, żeby to kurczę jak najszybciej stąd schodziło i poszerzyłem ten przepływ. Bo też kurczę było takie wąskie, nie wiem, na 20 parę centymetrów. No także wszystka ziemia tu gdzieś. No tutaj to co już sypałem na przejazd. Bo tu sama ruda praktycznie, to co wykopywałem, żelaza. No ruda żelaza i tam jakieś muły, wiadomo. No ale przynajmniej już w miarę to idzie. No ale i tak trzeba będzie trochę pogłębić tu przy tym przepływie. I jeszcze co, odkopać całą rurę, bo ona też w środku pewnie tam przepływ nie za wielki ma mimo wszystko. Bo to tyle co tym kijkiem udało mu się przepchnąć. No ale już woda schodzi z pola, widać. Cały czas płynie jednak. No dobra, to ja sobie tu trochę podziałam, a później pójdę na to rozlewisko. Coś tam porobić, to wtedy ewentualnie jeszcze nagram coś.